ciekawe, który Gosia lubi sok. Mam nadzieję, że ten żółty będzie jej pasował. Postawię go tu. Dobra. Weźmiemy mandarynki. Zjemy paluszki. Aż wydaje mi się, że Gosia lubi chipsy. Też. To weźmiemy jeszcze je. No i dobrze, wszystko mamy. Flagę Księstwa Cieszyńskiego również. Dobrze. O! No i tulipany. Mam nadzieję, że Gosia przyjmie kwiaty jeszcze na Dzień Kobiet. Mimo, że dwa dni po. Zobaczymy. Może ją przekonam bekonowymi chipsami. Jezery, do wiele tu je pieniędzy, Jacek. Co tam się dzieje, Gosia? Wiela ty tu można tej ścianie w tej chałupie tych pieniędzy. Ale Gosia, no przecież nie przyszłaś tutaj patrzeć na pieniądze, przecież nie wiem o. Ale Jacek, bo ja wiedziała, że ty w chałupie masz talkowne pieniądze, już by tu dawno była. Powiedz mi, po co to masz? To są w ogóle pieniądze nie Stella. No nie są Stella, bo one są z dalekich krajów, na przykład z kraju Wielkiego Żółwia i... Weź te palce, Gosia, nie palcuj, nie dotykaj, chodźmy stąd w ogóle, bo nie będziemy przecież gadać tutaj o pieniądzach, nie po prostu przeszliśmy, chodź, zaproszę. A może jeszcze co ciekawego? Tak, chodź, pokażę ci. To pokaż. Zapraszam, pokażę ci moich przodków. A na przykład, a zaraz powiem ci, znaczy powiesz ty mi, gdzie jesteśmy, gdzie ja jestem, o. Powiedz mi, co to jest za fusaty chłop? To jest mój dziadek, Franz nie, Józef. To... A zgadnij, gdzie ja jestem, na którym zdjęciu? No tutaj taki malutki chłopieczek, to się ty. Gosia, tutaj jestem już poważny, stateczny. Dobra, chodźmy dalej, pokażę ci pisarzy, którzy u mnie byli na kanapie. Dobre, pokaż. No to Gosia, był u mnie Julian Przyboś na przykład. Tutaj Maria Konopnicka pisała rotę u mnie na kanapie. A poza tym był też na przykład Kornel Filipowicz. Później się przeniósł trochę w inne miejsce. Więc jesteś w gronie zacnych gości. I jeszcze mój Gustaw Morcinek ukochany. Tak, też był. Chodźmy, Gosia, bo mamy dużo życzeń, a ty się tego zgadałaś. Podobać się u mnie? Pięknie tu masz, jak o ty tu masz. Pięknie, tak, pięknie, ciepło, naszykowane. Mam chipsy bekonowe, które lubię. Nie lubię chipsów, nie lubię, toś nie trafił. Dobrze, to życzenia. Lubisz to życzenia? Dobra, to wiesz co? To potem się soku napijemy, a pierwsze te życzenia poczytamy, co nam czytelnicy powysyłali. Tak, ale moment. Tyś tu pięknie podrukował życzenia, ale ja tu mam taką ulotkę. Ty my są na pewno u ciebie w chałupie? No nie, no. Pani, jak no, nie muszę no? się przyznać. No, tak naprawdę jesteśmy w pięknym miejscu, w samym centrum Cieszyna, w samym sercu Cieszyna. Proszę Państwa, jesteśmy w hostelu. Hostel, można powiedzieć po polsku, trzy bros hostel, ale tak naprawdę jest to hostel, który ma nazwę Three Bros Hostel. Oczywiście związany jest z trzema braćmi. Hostel Three Bros, zapraszamy. Mennicza w Cieszynie. No to tak, zaczynamy od... Zaczynamy. Od życzenia, tak? Tak, zaczynamy. Witamy Was pięknie, Małgorzata Sztylen-Furmaniów i Jacek Pożycki. Tak. To co? Ja zaczynam? Tak. Dobrze. 5 marca urodziny obchodził Mariusz Śniegulski. Dużo zdrowia i koncertów oraz dobra, prawdy i piękna w piosenkach. Niech poezja i śpiew nigdy Cię nie opuszczają. A wena i muzyka niech zawsze będą z Tobą. Teraz o uwagę prosimy panią Józefę Walczyską. 8 marca obchodzimy nie jedyny Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale także urodziny Ziuty Spuńcowa. Kapkę już i tych roków przeleciało, ale my i furt jeszcze życzymy 100 lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności, w każdej chwili z rodziną radości. Niech ją cieszy wiosenny śpiew Słowika. A życzenia składają Jan i Weronika. 8 marca świętował również Zbyszek Dobranowski z Ustronia. Życzymy Ci zdrowia, radości, pomyślności oraz niesłabnącej pogody ducha, byś godził się z tym, czego zmienić nie możesz i odwagi, byś zmieniał to, co zmienić możesz. Tego życzą Tereska, Gosia, Romek i Jurek. W dniu 9 marca Damian z Cieszyna obchodził swoje urodziny. Wszystko, co piękne i wymarzone, niech w Twoim życiu będzie spełnione. Niech życie słodko płynie, a wszystko, co złe, niech szybko minie. Tego życzy siostra Asia. Również wczoraj, 9 marca, urodziny obchodziła Danuta Maślanka z Drogomyśla. Są dni, które pamiętać należy, te, które w sercu będą zapisane.
wraz z nimi słowa życzenia. Ciepłe, piękne, kochane. Życzenia szczęścia w każdej życia dziedzinie. Niech będzie ono jak kwiat wiecznie kwitnący. Niech nigdy, przenigdy nie minie. Lecz do życzeń i radę maleńką dołączyć wypada. Do szczęścia radość i miłość potrzebna. Tego serdecznie życzy ze średniej szkoły Babska Brygada. Niedawno swoje urodziny obchodził Andrzej Drobik z Ustronia. Z tej okazji dużo zdrowia i wielu pomysłów na ciekawe materiały dziennikarskie i nie tylko. Wszystkiego najlepszego na każdym polu osobistym i zawodowym oraz spełnienia najbardziej skrytych marzeń życzy cała redakcja OX.pl. 11 marca swoje urodziny będzie obchodziła kochana ciocia Urszula z Cieszyna. Z okazji Twojego święta życzę Ci kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, abyś potrafiła się cieszyć życiem w każdym jego momencie. Tego życzy Izabela z rodziną. Swoje kolejne urodziny obchodzi również pani Halina Raszka z Harbutowic. Błogosławieństwa Bożego, zdrowia, wszystkiego co najlepsze i wielu radosnych chwil składa córka Daria z rodziną ze Skoczowa. Swoje 73. urodziny obchodzi Jerzy Tatka ze Skoczowa. Błogosławieństwa Bożego, zdrowia, wielu radości z dzieci i wnuków. By Matka Boża zawsze wstawiała się u syna za Tobą, drogi solenizancie. Byś był dalej wzorem do naśladowania dla swoich dzieci, wnuków i nie tylko. Tego Ci życzą właśnie one. Życzenia z okazji urodzin i pięknego czasu, jakim jest emerytura, dla pani Haliny Urbaczki z miasta Cieszyna. Każdego kiedyś to czeka. Życie płynie jak rzeka. Dziś jest Twój dzień wspaniały, więc Ci życzymy, kochana, dużo zdrowia i miłości. Życzymy dużo ciepła i spełnienia marzeń, wiary w siebie i wielu miłych wrażeń, także na Chorwacji. Tego życzą znajomi ścisownicy. A teraz uwagę, poprosimy panią Krystynę z przedszkola Jasi Małgosia w Cieszynie, która 13 marca obchodzi swoje imieniny. Z tej to okazji najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego, spełnienia najbardziej skrytych marzeń i zadowolenia z pracy przekazują koledzy Edek i Piotrek oraz wszystkie koleżanki z przedszkola. Jasi Małgosia w Cieszynie. Wiecie, mamy jeszcze przepiękny wiersz nadesłany do redakcji. Ją w kapkę innej gwarze, nie tej naszej cieszyńskiej, ale postaram się to unieść. Niedawno mieliśmy Dzień Kobiet, 8 marca i właśnie o tym traktuję. 8 marca. Ten dzień marcowy jasnym świtem nos wita. Tym wyjątkowym dniem ciesy się każda kobita. Siód baca pod wykrotem i myśli sobie. Co zjadą tej mojej wyjątkowej osobie? Przecież to mój najcenniejszy skarb świata. Szarotki jej nie dą, na granie nie rosną, bo nie ma lata. Tulipana z ogródka nie urwiem, bo zima. Zostało mi gorące serduszko i ciepło piezyna. Zakurzył baca fajkę i goto. Tu po tym wykrocie my się poznali. Pamiętny dzień 8 marca, tu se pierwszą miłość my wyznali. Cóż ci podarować, ty moja Jadwisiu? Nie wiem, co ci kupić, nie wiem na mój dusiu. Wozny dla mnie ten dzień i syczki dni w życiu. Za to ci dziękuję, ty moja Jadwisiu. W tym dniu 8 marca twe dłonie całuję. Dozyć z tobą w zgodzie, to ci obiecuję. Autorką wiersza jest pani Antonina Łacek-Majcher. Pięknie dziękuję. I tak mnie już tu ten Jacek się uczęstował, ale mnie byli w jego chałupie. Byliśmy w hostelu, przy Melniczej 14, 3 Bros Hostel albo 3 Bros Hostel. Ja i wiecie co, na dzisiaj to już niestety wszystko. Zapraszamy do przesyłania życzeń na adres mailowy życzenia@ox.pl. Pamiętajcie, bezpłatnie. A poza tym mamy jeszcze prezent. Tak. Muzyczny. Będzie to niespodzianka dla Państwa, będzie to też niespodzianka dla Gosi, bo Gosia nie wie. Ja tu prawie nic nie wiem. Ja tu potem posprzątam. Drodzy Państwo, czekamy na Wasze maile, już za tydzień się widzimy, a tymczasem chytamy się tu soków i wszystkiego, co ten Jacek nam tu poprzygotował. To co mówisz, że chipsy bekonowe, nie? Nie, Ty sam możesz te chipsy zjeść. Super. Znaczy, szkoda, że nie jest chipsów.
Żegnamy się z Państwem. Do widzenia. Do widzenia. Od tego jawora woda spływa, spod tego jawora woda spływa, ujdę się jej napić, kochanecko moja, będzie zdrowo, ujdę się jej napić, kochanecko. Moja będzie zdrowa. Nie będę ja nic ku tej wody pić. Nie będę ja nic ku tej wody pić, aby zdrowodzicka mogłaby mi z licka krasę zrzucić, aby zdrowodzicka mogłaby mi z licka krasę zrzucić. Mogłaby być bliska krasę.